klimaty, no, to jest bardzo ważne. Szymon Atis Krakoniecki. To jest ten człowiek, który tam siedzi za pulpitem. DJ, który gotuje dla Państwa specjalną atmosferę, żeby zbliżyć się do wyzwania w konwencji horroru. Mnie zupełnie nie wiedziałam o tym pani Ewa Jarzębowska, kierowniczka literacka, przygotowała czosnek. I mówię, panie dyrektorze, może pan bez żadnych problemów wychodzić, w razie czego jest pan ubezpieczony. Proszę państwa, wydarzenie niecodzienne sięga co prawda do tradycji teatru, kiedy działania performance'owo-plastyczne działy się w przestrzeniach naszego budynku, ale tego typu działanie mamy po raz pierwszy, czyli kolejna innowacja w naszym teatrze. Dzisiaj, proszę państwa, będziemy mieli do czynienia z jednej strony z muzyką, a z drugiej będziemy mieli do czynienia ze sztuką. Człowiek, który stoi po mojej prawej stronie, jest państwu świetnie znany. Nie kto inny, tylko Robert Listwa. Gdyby o nim mówić, to naprawdę byście państwo tu musieli długo stać i czekać. Ale warto powiedzieć, że ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. Warto powiedzieć, że jest laureatem wielu różnych nagród, ale też trzeba zaznaczyć jego kilka wyróżnień i nagród na Biennale Sztuki Olsztyńskiej o medal prezydenta. Ale tak naprawdę to gościł i w kraju, i za granicą. Miał tych wystaw indywidualnych dużo. Można mnożyć. Ale ja sobie wybrałem kilka takich fajnych odniesień. Nie mam paralelnych do tego, co dzisiaj. A mianowicie, mogę się chyba pomylić, ale 2010 rok, setnik bajek Ignacego Krasickiego. I tam była fantastyczna sprawa, bo to jest znowu pewien element prowokacji artystycznej. Co się okazuje? Robert Listwan stworzył do bajek Ignacego Krasickiego wspaniałe, znakomite arcydzieła. No zupełnie w kontrze do Marcina Szancera, który bardzo mocno zadomowił się w historii ilustracji. Później myślę, że też warto zaznaczyć na przykład sięganie do jeszcze innych przestrzeni, jak choćby w animacji do rękopisu znalezionego w Saragoście na kanwie filmu, nie tyle Potockiego, co Hasa. I proszę państwa, jak będziemy śledzili jego drogę życiową, artystyczną, to cały czas mamy do czynienia z różnymi zmianami i za każdym razem zaskakuje. Dla mnie dzisiejsze spotkanie z artystą jest bardzo interesujące i ciekawe, bowiem ja tego obrazu też nie widziałem. Nie mam zielonego pojęcia, co za chwilę usłyszymy, zobaczymy. Natomiast cały czas czekam na prowokacje, czy to Nosferatu, nie wiem, czy horror, czy może Listwa, nie mam pojęcia. Ale wiem na pewno, że to wszystko, co zostało tutaj stworzone dla państwa, te dźwięki wspaniałe, ten obraz, który za chwilę zobaczymy, Robert Listwan, to sprawa też specjalisty w tym zakresie. Stoi troszeczkę dalej ode mnie kurator Dawid Zaleski, który to wszystko zainicjował, zrealizował. Pozwólcie państwo, że teraz jemu oddam głos. Dziękuję panie dyrektorze. Witam serdecznie państwa. Na wstępie chciałbym powiedzieć, skąd się pojawił nasz ten pomysł wspólny. Tak naprawdę to jest pomysł mój i dyrektora Pawła Dobrowolskiego, którego dzisiaj z nami nie mógł być. Chcieliśmy zastanowić się, jak możemy ożywić na nowo naszą tutaj postać Stefana Jaracza. Stefana, którego mieszkańcy pamiętają lub kojarzą z instytucją.
ale niekoniecznie jakby jako aktorsko, bo nigdy tutaj nigdy nie był, a tak naprawdę jest bardziej patronem Teatru Jaracza w Łodzi. Ale my pomimo tego chcieliśmy i tak na nowo pokazać tego naszego Stefana, spróbować wejść w nim w jakiś nowy dialog, nową odsłonę, dać mu nową rolę tak naprawdę. I pojawił się nam taki pomysł, żebyśmy może go troszeczkę zrobili na, tak można powiedzieć, strasznie lub tak groźnie. I ten Nosferatu, który można powiedzieć już mija ponad 100 lat od ekranizacji tego dzieła, a w tym roku chciałbym przypomnieć, że pod koniec jesieni będziemy mieli w kinach nowego Nosferatu Rogersa Eggersa, afrykańskiego reżysera, i tak naprawdę taki kanwie chcieliśmy zaprosić naszego artystę Roberta Isfana, ażeby on na nowo nam namalował Stefana, który chyba tutaj nawet nie był nigdy namalowany, tylko powstały tak naprawdę jeden kopia pomnika i druga, która, czyli oryginał, który jest po drugiej stronie. I to jest jakby początek do naszych tutaj działań, które byśmy chcieli, żeby nie tylko zapraszać artystów scen teatralnych, ale też sztuk wizualnych, żeby teatr troszeczkę się otworzył na działania interdyscyplinarne, które myślę, że nie były obce temu teatrowi. I w tym momencie zakończę moją wypowiedź i przekażę głos naszemu artyście. Dziękuję, Dawid. Mam powiedzieć dobry wieczór, bo jeszcze jest wino. To chyba ta pora, dobry wieczór. Dziękuję. Tak będę najpierw zaczynał od podziękowań. Mam kartkę w prawej kieszeni z tyłu, na której mam notatki, ale nie dlatego, że się chciałam przygotować do wystąpienia, tylko w czasie malowania i podczas spania notuję sobie różne rzeczy. Także tam jest wiele haseł, które czytaliśmy, na przykład podziękowania. Cieszę się, że mogłem w teatrze stworzyć coś nowego, namówiony przez Teatr Dawida. Cieszę się także, że namówiłem Szymona Brakonieckiego do podkładu muzycznego. Właściwie to podkład. Uważam, że fuzja muzyki i sztuki fajnie wygląda. Jest świetna. Ja zresztą przy tej muzyce ostatnie kilkanaście godzin, właściwie kilkadziesiąt godzin pracowałem nad obrazem. Nie wiem, czy to zauważycie, ale naprawdę to jest świetna muzyka. Uważam, że ta pajęczyna dźwięków świetnie pasuje do obrazu. Fajnie, że obraz jest zasłonięty, że nie możecie się z tym teraz skonfrontować, będzie tak zwane rychło odsłonięcie. Zobaczymy. Poza tym, że mam pustkę w głowie teraz, bo widzę tak dużo ludzi, zamknę oczy i pomyślę sobie, że naprawdę wcześniej kompletnie nie myślałem o tym, żeby go namalować. Nie wiem dlaczego. Przecież teatr stoi tu, w tym miejscu, jest widoczny właściwie codziennie, kiedy stoi się w tych korkach. Ale nie myślałem o tym, ale kiedy zostałem namówiony, to pomyślałem, że będzie to pewnego rodzaju wyzwanie. Bo wiadomo, że ikony stanowią jakąś taką barierę, bo boimy się przekroczyć pewnych zasad, że wiadomo, świętości i różni ludzie, którzy osiągnęli jakieś sukcesy, czy są zapisani w historii ludzkości. Ciężko polemizować z pewnymi już ułożonymi, utartymi racjami na ich temat. Ale pomyślałem, że cała ta otoczka, czyli Nosferatu, zabawa z duchami, z oczyszczeniem czegoś, z odnowieniem, z odkurzeniem, to fajny pomysł, więc zmierzyłem się z tym. Zobaczycie Państwo, co tam namalowałem. Wiadomo jest jedno, że dzisiaj, że to jest tylko jeden obraz. Gdybym zrobił ich, stworzył 5, 10, to zawsze można się z każdym oddzielnie konfrontować. Natomiast jeśli jest jeden, to jest ciężka sprawa. To trochę jak utwór na Eurowizję. Ale wiadomo, że Eurowizja i tutaj trzy kropki. Dobrze, to w takim razie na ten temat z mojej strony tu publicznie wystarczy. Zapraszam do rozmów prywatnych. Dziękuję jeszcze raz za przyjęcie. A jeszcze jedna. Trzymasz różę. Zawsze korzystam, wiadomo, jak artyści korzystają z palet malarskich. Ja często kupuję na jakichś trumarkach, gdzieś tam na starociach, dużo talerzy starych, potem je kręci. I na nich rozrabiam farby. I to jest jeden z wielu talerzy, na których
Jak widzicie, obraz prawdopodobnie będzie czarno-biały. No tak, to już wiadomo. To jest jeden z wielu talerzy, na których rozrabiałem, przygotowywałem sobie farby do tego obrazu i chciałem, z tyłu jest podpisane z datą. Często daję ludziom w prezentach takie talerze, bo to uważam, że nawet czasami jest lepsze od obrazu. I ten obraz chciałem przekazać dyrektorowi w prezencie, na wieczną pamiątkę. I tutaj mi dać śliwki w czekoladzie. Także z mojej strony to tyle publicznie. A tak, oczywiście. Ja muszę tą taką techniczną stronę teraz ogarnąć. Możecie oczywiście Państwo, bo ten obraz to będzie takiego rodzaju ścianka też. To nie jest tak, że to dzieło jakaś świętość, na którą trzeba uważać, nie dotykać. To znaczy dotykać zupełnie, bo tam nie wiadomo, co jest tam. Ale jest to taki rodzaj ścianki, przy którym możemy się fotografować, jeśli ktoś wyrazi taką chęć. Nawet gdzieś w reklamie było użyte słowo, że możemy się z nim zmierzyć. Sądząc po rozmiarach obrazu ciężko będzie, ale można spróbować. Także jeszcze raz dziękuję i muzyka.